Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witamy serdecznie pośród nas ojca Grzegorza Wosia, który będzie tutaj z nami i będzie prowadził duchowo i też słowem to nasze spotkanie w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Olbromiu. Witam serdecznie kapłanów, siostry zakonne i was, droga rodzino Radia Maryja i telewizji Trwam, obecnych w naszej świątyni, jak i widzów oraz słuchaczy. Moi drodzy, tak się pięknie złożyło, że w dniu dzisiejszym pragniemy uczcić świętego Stanisława Kostkę, jednego z patronów naszej ojczyzny oraz dzieci i młodzieży. Za chwilę młodzież naszej parafii przybliży nam osobę świętego Stanisława w przedstawieniu pod tytułem Do wyższych rzeczy jestem stworzony. W tym momencie oddaję głos naszej młodzieży. Ten dzień miał być dla Stasia wspaniałym dniem. Czekał na niego z niecierpliwością. W końcu to jeden z jego ulubionych dni w roku. Dzień imienin, 18 września. Ale od samego rana nic nie zapowiadało, że będzie to dzień pełen radości. Po pierwsze, zaspał do szkoły, choć mama budziła go 3 razy. Po drugie, w szkole spotkały go same niemiłe niespodzianki. Stasiu, bardzo cię proszę, żebyś wreszcie się uspokoił, powiedziała pani wychowawczyni. Rok szkolny dopiero się zaczął, a ty już rozrabiasz. Chyba powinieneś usiąść w pierwszej ławce. Będę miała na ciebie oko. Staś, mimo swoich wielkich oporów, wylądował w pierwszej ławce. Potem odbyły się wybory przewodniczącego klasy. Nikt nie głosował na Staszka. A na lekcji WF-u jego drużyna przegrała mecz. Tego było już za wiele.
Staś postanowił podarować sobie ostatnie lekcje i poszedł powłóczyć się do parku. Kiedy wrócił do domu, spodziewał się zastać dawno wyczekiwany prezent. Jak było w szkole, synku? Super, pani mnie pochwaliła za zachowanie. Bardzo się cieszę. Zaraz będzie obiad. Mamo, nie zapomniałaś o czymś? A o czym? A na przykład o prezencie? Oczywiście, że nie zapomniałam. Chciałam poczekać z prezentem, aż tata wróci z pracy. No ale skoro tak bardzo nie możesz się doczekać, to zaraz ci go przyniosę. Nareszcie coś miłego, pomyślał Staś. Teraz ten dzień przestanie być okropny. Proszę, synku, oto twój prezent. Wszystkiego najlepszego. Książka? O twoim patronie, o świętym Stanisławie Kostce. Czas, byś poznał go lepiej. Ale dlaczego? Nie cieszysz się? Wolałbym wszystko, tylko nie jakąś tam książkę. To nie jest jakaś tam książka, to o twoim patronie. Powinniście się zaprzyjaźnić. Porozmawiamy przy obiedzie. Staś był załamany. Wszystko jej dzisiaj szło nie tak, a to miał być bardzo szczęśliwy dzień. Jak oni mogli dać mi książkę? Chcieli, żebyś mnie lepiej poznał. A ty kim jesteś? Ja? Święty Stanisław Kostka. Dobra, kto cię tu wpuścił? Chciałem cię wreszcie poznać. Często patrzę się na ciebie z nieba i modlę się za ciebie. Wyjdź stąd, albo zaraz zawołam mamę. Jak chcesz, to opowiem ci to o sobie. Mamo! Co się stało? On mówi, że nazywa się Stanisław Kostka. Ale kto? Przecież tutaj nikogo nie ma. A, mówisz o książce. Cieszę się, że zacząłeś czytać. Za pół godziny będzie obiad, więc możesz jeszcze trochę poczytać. Ale mamo! Staś był bardzo zdziwiony, że mama nie zobaczyła tajemniczego gościa. Usiadł na krześle i pomyślał, że jeśli będzie go ignorował, to pewnie zaraz sobie pójdzie. Tymczasem niebiański gość zaczął o sobie opowiadać. Urodziłem się w 1550 roku w Rostkowie. W ogóle cię nie słucham. Miałem starszego brata Pawła. Wspólnie się bawiliśmy i prześcigaliśmy się w urządzaniu coraz to nowych zabaw. Choć ja byłem spokojnym chłopcem. Rodzice bardzo nas kochali. Matko Najświętsza, dziś Stanisław powiedział mi, że chce być zakonnikiem. Chce służyć Bogu i Tobie, Matko Najświętsza, bo bardzo Cię kocha i często się do Ciebie modli. Nawet zanosi Ci kwiaty do kapliczki. Sama go uczyłam do Ciebie modlitwy i mówiłam, by często prosił o pomoc i opiekę. Ale czy taka ma być jego droga? Czy jest powołany? To jeszcze dziecko. Nie ma co na razie o tym myśleć. Do 12 roku życia uczyłem się w domu rodziców pod opieką młodego nauczyciela Jana Blińskiego. Gdy ukończyłem 14 lat, ojciec powiedział do mnie i do brata: Wysyłam was do Wiednia. Pawle, ty jesteś starszy, więc masz opiekować się bratem. Abyście czuli się bezpieczni, pojedzie z wami nauczyciel Stanisława, pan Biliński i wasz opiekun. Wiecie, że to dobry i pobożny człowiek. Bądźcie mu posłuszni. Tymczasem ja i mama przygotujemy wszystko do podróży. Wyjedziecie rano. W 1564 roku przybyliśmy do Wiednia. A ty wiesz, mam nadzieję, gdzie leży Wiedeń? Co za pytanie. Oczywiście, że w Austrii. O,
Widzę, że uważasz na lekcjach geografii. No, ale w szkole mógłbyś się troszeczkę lepiej zachowywać, czyż nie? Powiedz lepiej, co było we Wiedniu. Tam zapisaliśmy się i rozpoczęliśmy naukę. Ten Kostka to mój ulubiony uczeń. Na początku szło mu kiepsko. Miał duże braki, lecz szybko je nadrobił. Teraz bez problemu mówi po niemiecku, po łacinie, a język grecki nie stanowi dla niego żadnego problemu. Podobno w wolnym czasie dużo czyta i dużo się modli, nawet nocą. Niektórzy się z niego śmieją, przezywają go mnich, ale ja go bardzo lubię. Jest bardzo wrażliwy. Podobno kiedyś zemdlał, gdy koledzy opowiadali sprośne żarty. Jest taki wrażliwy. Nauka szła mi dobrze, no poza lekcjami tańca. Lecz ja wciąż myślałem o swoim postanowieniu zostanie zakonnikiem. Pewnego dnia zwierzyłem się z tego sekretu bratu i opiekunowi. Lecz ci odradzali mi to, mówiąc, że kiedy ojciec się o tym dowie, na pewno się sprzeciwi. Pewnego dnia ciężko zachorowałem. Najdroższa mamo, piszę do ciebie, bo zdarzyła się rzecz niezwykła. W grudniu Stanisław zachorował. Był w strasznym stanie. Myślałem, że to już koniec. I nagle wyzdrowiał. Powiedział, że ujrzał Maryję z dzieciątkiem Jezus, które złożyła mu na wyciągnięte ręce. Powiedział, że otrzymał polecenie wstąpienia do Towarzystwa Jezusowego, czyli do jezuitów. Myślisz, że ojciec zgodzi się, by jego syn został zakonnikiem? Całuję twoje ręce, twój syn Paweł. Nigdy na to nie pozwolę. Wiedziałem, że w Wiedniu nigdy nie zostanę przyjęty do jezuitów, więc postanowiłem uciec do Niemiec. Serio? Tak. 10 sierpnia 1537 roku, w niedzielę rano po mszy świętej, ubrałem się w ubogie szaty, by nie zwracać na siebie uwagi, i uciekłem. Zostawiłem list, w którym tłumaczyłem się bratu i opiekunowi, dlaczego podjąłem taką, a nie inną decyzję, oraz prosiłem o pożegnanie w moim imieniu rodziców. Paweł z Blińskim urządzili pościg. Złapali cię? Nie. Byłem ubrany w ubogie szaty, no więc nie było możliwości, żeby mnie wykryto. Przybyłem do Delingi, mając nadzieję, że może zostanę przyjęty do jezuitów przez prowincjała, lecz on po pewnym czasie powiedział: jeśli chcesz być zakonnikiem, udaj się do samego generała ojców jezuitów w Rzymie. I pojechałeś do Rzymu? Tak. Podróż była długa. Jak się domyślasz, nie było wtedy samolotów, samochodów, pociągów, ani innych tego typu rzeczy. Koszmar. Nie tam. Nie było tak źle. 25 października 1567 roku zapukałem do furty klasztornej ojców jezuitów w Rzymie. Generał ojciec Franciszek Borgiasz, późniejszy święty, postanowił się mnie przyjąć do nowicjatu. Byłem bardzo szczęśliwy. Stasiu, obiad. Jeszcze chwilę, mamo. Widzę, że książka cię wciągnęła. Bardzo się cieszę. Za 3 minuty przy stole. I co było dalej? Sierpnia 1568 roku ciężko zachorowałem. I wiesz, miałem poczucie bliskiej śmierci. Prosiłem wtedy Matkę Bożą, bym w dzień jej wniebowzięcia mógł przebywać w niebie. A ty wiesz, kiedy obchodzimy to święto? No pewnie, 15 sierpnia. Brawo. Mój stan zdrowia nagle się pogorszył. Prosiłem więc o spowiedź, przyjąłem komunię świętą i sakrament chorych. A ile wtedy miałeś lat? Ojej, przepraszam, że mówię na ty.
Nie ma sprawy, znaczy jesteśmy przyjaciółmi, raczej chyba dopiero zaczynamy, prawdopodobnie Stanisław. Staszek, to ile wtedy miałeś lat? Miałem wtedy 18 lat. Sierpnia męczyły Stanisława mdłości. Wystąpił zimny pot i dreszcze. Z ust popłynęła krew. Była późna noc, kiedy zaopatrzono go na drogę do wieczności. Prosił, aby położono go na ziemi. Przepraszał wszystkich. Kiedy mu dano do ręki różaniec, ucałował go i wyszeptał: to jest własność Najświętszej Matki. Zapytany, czy nie ma jakiegoś niepokoju, odparł, że nie, bo ma ufność w miłosierdziu Bożym i zgadza się najzupełniej z wolą Bożą. Nagle, w pewnej chwili, jak zeznał naoczny świadek, kiedy Stanisław modlił się, twarz jego zajaśniała tajemniczym blaskiem. Kiedy ktoś zbliżył się do niego, by zapytać, czy czegoś nie potrzebuje, odparł, że widzi Matkę Bożą z orszakiem świętych dziewic, które po niego przychodzą. Po północy, 15 sierpnia 1568 roku, przeszedł do wieczności. Kiedy podano mu obrazek Matki Bożej, a on nie zareagował na to uśmiechem, przekonano się, że cieszy się już oglądaniem Najświętszej Marii Panny w niebie. Z krzyżem i obrazkiem Matki Bożej dnia 15 sierpnia 1568 roku zasnąłem cicho i spokojnie. Czyli tak jak chciałeś? Dokładnie. Wiesz, kiedy żyłem na ziemi, miałem takie ulubione zdanie. Może chciałbyś się nauczyć, zapamiętać? A jakie to zdanie? Do wyższych rzeczy jestem stworzony i pragnę dla nich żyć. Do wyższych rzeczy jestem stworzony i pragnę dla nich żyć. Wiesz, ja już się będę zbierał. Pamiętaj, zawsze możesz na mnie liczyć. O, i wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Nawzajem. Stasiu, wszystko wystygnie. Mamo, to najlepszy prezent, jaki mógłbym dostać. Bardzo się cieszę, a tu jest modlitwa do twojego patrona. Chcesz? To odmówimy ją razem. Boże, który jesteś miłością. Boże, który jesteś miłością. I obficie nią nas obdarzasz. I obficie nią nas obdarzasz. Wysłuchaj łaskawie próśb naszych. Wysłuchaj łaskawie próśb naszych. I spraw, byśmy za przykładem świętego Stanisława codziennie świadcząc o Tobie życie nasze miłością Boga i bliźniego wypełniali. Życie nasze miłością Boga i bliźniego wypełniali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I tak oto, 18 września, w dzień swoich imienin, we wspomnienie swojego patrona, Staś zyskał nowego przyjaciela, świętego Stanisława Kostkę. Biegniesz młodzieńcze z pośpiechem, w radosnym świetle poranka, aby dokończyć swą drogę przed tronem Boga Rodzicy. Ona to bowiem cię wiodła przez wszystkie życia gościńce, abyś otrzymał od Pana rycerski pas Jego służby. Obudź w swych braciach pragnienie zwycięskiej walki o dobro. Czystego serca żołnierze niech oglądają Chrystusa.
Bądź przyjacielem dla młodych i skaż im wartość ofiary. Wolność prawdziwą osiągną, miłując Boga i ludzi. Bóg jeden, w Trójcy Wszechmocny, niech przyjmie hołd uwielbienia. Dzięki Mu złóżmy pokorne za Stanisława Świętego. Amen. Twoim dzieckiem pragnę być. W Twoich dłoniach me schronienie, w Twym spojrzeniu pocieszenie, Matko. Cały Tobie się oddaję, zawsze Twoim dzieckiem pragnę być. W Twoich dłoniach me schronienie, w Twym spojrzeniu pocieszenie, Matko. Składam serdeczne podziękowanie pani reżyser Karolinie Trulka. Składam serdeczne podziękowanie księdzu Piotrowi Ryż za przygotowanie tego programu, za godziny prób, za przywiezione stroje, za przygotowany wystrój. Dziękuję przede wszystkim dzieciom i młodzieży za udział, za poświęcony czas, nawet wakacyjny. I rodzicom, którzy często dowozili swoje pociechy na próby. Może słowa świętego Stanisława Kostki, do wyższych rzeczy jestem stworzony, zakiełkują w naszych sercach, począwszy od tych najmłodszych do najstarszych. Dziękuję bardzo. Drodzy słuchacze Radia Maryja i telewizji Trwam, w naszej ojczyźnie, na całym świecie. Droga rodzino Radio Maryja, drodzy bracia i siostry obecni na naszym spotkaniu. W tej chwili pragnę podać kilka informacji o naszej parafii. Nim powiem o parafii, w której się znajdujemy, kilka słów o miejscowości, w której znajduje się parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, czyli o miejscowości Wolbrom. Miasto położone jest na jednym z najbardziej atrakcyjnych w Polsce rejonów turystycznych, w wyżynie krakowsko-częstochowskiej. Wolbrom położony jest na cyplu wapiennym na wysokości 380 metrów nad poziomem morza. Historia miasta sięga roku 1327, kiedy Władysław Łokietek nadał braciom Wolframowi i Hilaremu prawo karczunku lasów na gruntach wsi
królewskiej Dłużec. Niebawem wyrosło na nich miasteczko, na cześć jednego z założycieli, nazwane Civitas Wolfram. Po powstaniu styczniowym Wolbrom na pół wieku utracił prawa miejskie. Rozpoczął się okres prześladowań i rusyfikacji. W 1905 roku doszło do brutalnie stłumionego strajku uczniów wolbromskiej szkoły, którzy sprzeciwiali się nauce w języku rosyjskim. Wyzwolenie przyniósł marszałek Piłsudski, który przebywał w mieście, a jego legioniści stoczyli bitwę pod niedalekimi Krzywopłotami. W Wolbromiu od początku XV wieku był jeden kościół świętej Katarzyny. Z tej parafii w lipcu 1986 roku zostało wyodrębnione duszpasterstwo, które dało początek parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Wszystko to działo się przez posługę ordynariusza diecezji kieleckiej, księdza biskupa Stanisława Szymeckiego. Pozdrawiamy księdza arcybiskupa, który zapewne dziś nas ogląda i wspiera swoimi modlitwami. Posługę duszpasterską sprawowano w budynku katechetycznym przy ulicy Skalska 20, gdzie przygotowano kaplicę i mieszkanie dla księży. W 1989 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła. W 1995 roku w uroczystość Bożego Ciała została odprawiona pierwsza msza święta. Wszystkie prace wyżej wymienione były prowadzone przez pierwszego proboszcza, księdza kanonika Stanisława Ziętka, który zmarł w 1997 roku w wieku 55 lat. Kolejnym proboszczem zostałem ja, ksiądz Tadeusz Maj, którego wprowadzenie miało miejsce w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego przez księdza biskupa ordynariusza Adama Śmigielskiego. Dalej trwały prace związane z budową i wyposażeniem kościoła. Projektantem i wykonawcą wnętrza kościoła został pan artysta rzeźbiarz Jan Funek z Krakowa. 17 września 2000 roku Jego Ekscelencja ksiądz biskup ordynariusz Adam Śmigielski dokonał konsekracji kościoła. Ksiądz biskup Adam Śmigielski miłował naszą parafię i 17 września 2002 roku przekazał dla parafii bezcenny dar, relikwie Krzyża Świętego. W świątyni mamy również relikwie świętego Jana Pawła II, świętej siostry Faustyny, świętego Rafała Kalinowskiego oraz błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Nie możemy inaczej niż o księdzu biskupie Adamie Śmigielskim powiedzieć o księdzu biskupie ordynariuszu Grzegorzu Kaszaku, obecnym dziś pośród nas. Ksiądz biskup odwiedza naszą parafię, a takie ważniejsze wydarzenia z obecnością księdza biskupa to: w 2009 roku ksiądz biskup ordynariusz Grzegorz Kaszak poświęcił nowe malowanie i polichromię kościoła. Polichromia to biblijne sceny ze Starego Testamentu. Stary Testament prowadził do Chrystusa, do Jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstania. Mamy przed sobą właśnie figurę ukrzyżowanego Chrystusa, zmartwychwstałego Chrystusa. Przed wniebowzięciem Pan Jezus posyła apostołów, aby szli na cały świat i głosili Jego Ewangelię. Nad wszystkim unosi się działanie Ducha Świętego, którego widzimy w centrum polichromii. W świątyni warto również wejść do kaplicy Maryjnej. Tu malowidła zwiastowania oraz wniebowzięcia, zaś w ołtarzu figura Matki Bożej z Nazaretu.
To reakcja na nawiedzenie Maryi z Nazaretu przed jubileuszem roku 2000. To nawiedzenie w naszej ojczyźnie miało miejsce w Częstochowie. Obok figury Maryi jest obecny kamyk z Nazaretu z oficjalnym dokumentem. To dar obok figurki Dzieciątka Jezus, rodaka Wolbromia, ojca Roberta Strojnego, franciszkanina, obecnie w Ziemi Świętej. Mamy też krzyż z Ziemi Świętej przy wejściu do kaplicy, poświęcony przez księdza biskupa Piotra Skuchę, nieustannego pielgrzyma do Ziemi Świętej. Nawiązując do przybywania księdza biskupa ordynariusza do naszej parafii, warto jeszcze podkreślić obecność księdza biskupa w roku 2010, kiedy w naszej ojczyźnie trwała walka z krzyżem. 14 września w uroczystość odpustową ksiądz biskup ordynariusz odprawił uroczystą mszę świętą oraz wygłosił Słowo Boże poświęcone nauce o Krzyżu Świętym. Chcę jeszcze zwrócić uwagę na nasz dolny kościół poświęcony Matce Bożej Fatimskiej. Tam właśnie w tym dolnym kościele odbyło się spotkanie z ojca Grzegorza z rodziną Radia Maryja. To wszystko w największym skrócie działo się w 30-letniej historii naszej parafii. Na terenie parafii jest szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła zawodowa. A takim miejscem, gdzie można uczyć się miłości, jest ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. W tym ośrodku jest około 140 dzieci. Na początku roku, w styczniu, dzieci te odwiedziła pierwsza dama, pani prezydentowa Agata Konhauser-Duda. Na terenie parafii mamy też, co jest ważne dla mieszkańców nie tylko Wolbromia, ale i okolicznych miejscowości, duże zakłady pracy przemysłu gumowego. Dziękuję za dzisiejszą obecność w Wolbromiu i zapraszam w przyszłości do Wolbromia, do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Dziękuję. A teraz zapraszam do modlitwy w postawie stojącej. Podziękujemy za wszelkie otrzymane łaski tej, która stała się pokorną służebnicą pańską. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Oto ja, służebnica Pańska, niech się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A teraz polećmy naszych bliskich, naszemu sercu zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie.
przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A teraz zapraszam naszego kochanego ojca Grzegorza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy mieszkańcy Wolbromia, należący do tej parafii, kochana rodzino Radia Maryja, ci wszyscy, którzy przybyli tutaj z okolicy bliższej czy dalszej i ci, którzy są teraz przed telewizorami, przed radioodbiornikami, by wspólnie z nami tutaj się modlić. Bardzo się cieszymy, że możemy jako rodzina Radia Maryja przybyć do Wolbromia dzisiaj. Tak jak w poniedziałki zauważyliście i wiecie o tym, że pielgrzymujemy, by spotykać się w różnych miejscach naszej ojczyzny, tak teraz spotykamy się w Wolbromiu i możecie być świadkami tego spotkania, uczestnikami tego spotkania, przede wszystkim modlitewnego, ale też możemy się nawzajem zobaczyć, możemy się do siebie uśmiechnąć, możemy powiedzieć sobie dobre słowo. Dzisiaj akurat pogoda dopisuje, jest jeszcze dosyć ciepło, jest słonecznie. Mimo wszystko chcemy jednak, by przede wszystkim serca były gorące. Otrzymuję informację, że ktoś jest jeszcze z nami tutaj. Bardzo prosimy. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Właśnie widzę Ojca pięknie, widzę piękny Kościół i widzę pięknych ludzi, dzieci, siostry zakonne. O, jest to jest ojciec czy brat, chyba Bonifrater, tak? Ojcze. Kiwa głową. Tak czy nie? Kamilianin. Że tak. A Kamilianin, przepraszam bardzo. Tak, ale widzę Olkusz też. Widzę Olkusz, moje miasto rodzinne, jest też są ludzie. Gratuluję wam i cieszę się bardzo. Ja bardzo, no chciałem być, ale jestem w tej chwili poza Polską jeszcze. W każdym razie, ale bardzo, bardzo pozdrawiam. Wolbrom cały Wolbrom. Pamiętam Wolbrom, jak tak poznawałem świat, to kiedyś jako dziecko wybrałem się do Wolbromia. Nikomu nic nie powiedziałem. Śmiać mi się z tego do dzisiaj chcę. I tak chodziłem po tym mieście. Patrzyłem, kościół piękny był, tak? To jest ten parafialny główny chyba, tak? Także Wolbrom. Widziałem tam fabrykę chyba opon. Ojcze, tak. Nie wiem, czy opony dalej robią? Opony to były. Księża potwierdzają, że jeszcze produkują. Ale czy to jest, proszę ojca, czy to jest polskie, czy już nie polskie? Pół na nie pół. Nie wiadomo, co nie wie ojciec. A pół na pół. Są, proszę są, ojca, jest, bo w pewnym czasie... Jest polski zakład, ale są Japończycy. Ksiądz Tadeusz. Ksiądz proboszcz tak. Potwierdził, że zakład jest polski. Polski jest zakład, tak? No to Bogu dzięki, no. Bogu dzięki. To Wolbromianie się dobrze zachowali. Chwała Panu, no. To są ludzie, którzy mają tam, to są, dość silną wolę mają, tak, także Bogu dzięki. Ale z księdzem Tadeuszem też się znamy, z księdzem proboszczem już od paru lat. Nie chcę mówić, że już od dawna, bo czas leci szybko, także, ale znamy się, pamiętam jeszcze, jak ksiądz proboszcz był blisko Olkusza, tak, i tam działał bardzo mocno. Widzę, że jest Pszów. Widzę, że księża są, no chwała Panu Ojcze, cieszę się, że w moich stronach rodzinnych dzisiaj jest Radio Maryja, tylko życzę, żeby właśnie w tych naszych stronach rodzinnych, żeby też wszyscy byli rzeczywiście ewangelizatorami. Piękny program, żeście przygotowali i z tymi dziećmi i z młodzieżą.
bardzo piękny. Gratulacje. I to dzisiejszy święty, patron młodzieży, patron Polski, święty Stanisław Kostka, bardzo piękny, bardzo ładnie, starannie przygotowany, piękne stroje. Nic tylko gratulacje, ale tak dalej. Wszystkich, wszystkie dzieci, wszystko młodzież, żeby przyprowadzić do Chrystusa. To jest pierwsze, Ojcze. A więc dobra rodzina, dobrzy sąsiedzi. Każdy może wpłynąć dobrze na dzieci i na młodzież. Każdy, jeżeli wierzymy w Pana Boga, każdy może z wielką miłością powiedzieć im o Panu Jezusie. Tak samo dla młodzieży. Z wielką miłością, bo Bóg jest miłością. I to jest bardzo ważne. Wiecie na pewno, słuchacze Radia Maryja to wiedzą, że Polska to jest taki ostatni bastion w Europie. Można powiedzieć, że to jest wyspa w Europie, właśnie tak mocno trzymających z Panem Bogiem i zachowujących prawo naturalne. Naturalne prawo. Europa jest, powiedziałbym, wypalona jakoś duchowo. W dużej mierze. I dlatego ta Europa umiera. Ona umiera. Tam umiera rodzina. Wczoraj byłem w jednej miejscowości w obszarze niemieckojęzycznym i akurat szła taka manifestacja za życiem, pro-life, za życiem. Szła w tej manifestacji również siostra, która jest w zakonie niedawno, ten zakon powstał parędziesiąt lat temu, mają bardzo dużo powołań, rozrasta się bardzo. To jest Polka, akurat szła, był jeden ksiądz jeszcze, był biskup emeryt i nieśli transparenty. Kocham życie, pragnę żyć. Zdjęcia dzieci małych. Wszyscy ludzie patrzyli, tak patrzyli dziwnie. To byli niemieckojęzyczni ludzie, to i Szwajcarzy, i Austriacy, i Niemcy. Tak patrzyli dziwnie, a tamten marsz szedł w ciszy. Tylko z tymi pięknymi transparentami, zdjęciami szły dzieci, młodzież, dużo młodzieży i dorośli. Inni patrzyli, też takie epitety rzucali w stronę biskupa, nieprzyjemne epitety. Tak to wygląda. I później zobaczyłem niedaleko stamtąd te rodziny muzułmańskie. Pełno, tak jakoś widać, że młode matki, a przy tych młodych matkach wiele dzieci. I oni zwyciężą inaczej. Pamiętam, jak mi w Austrii jeden ksiądz znajomy przed kilku laty powiedział, w naszej miejscowości pokłócili się w mojej parafii, w której był wikariuszem, pokłóciło się dwóch nauczycieli. Jeden nauczyciel to taki rodowity Austriak, a drugi przyjął obywatelstwo, czy się może urodził w Austrii, ale muzułmanin, przybywając kiedyś z Arabii gdzieś tam. W każdym razie i ten muzułmanin powiedział do tego Austriaka, dzisiaj ty mi rozkazujesz, ale jutro ja będę tobie rozkazywał, bo wy nie macie dzieci, macie bardzo mało dzieci, macie psa zamiast dziecko. A my mamy dzieci i zwyciężymy w ten sposób demokratycznie. I tak jest. Tak jest. I Polska też zginie z mapy Europy i świata, jeżeli nie będzie rodziny. Myśmy powinni o rodzinę zawalczyć. Dobrze, że teraz ten rząd trochę pomaga rodzinie przez to chociażby 500+. Ale trzeba cały czas politykę prorodzinną zrobić. Na pewno w ramach takiej polityki prorodzinnej jest wolna niedziela. Wolna niedziela. Zobaczcie, nie możemy się doprosić wolnej niedzieli.
jakoś jest odkładane. Solidarność o to walczy. I chwała Panu, że walczy o to Solidarność. Słyszeliśmy ostatnio z Jasnej Góry apel pana Piotra Dudy, przewodniczącego Solidarności, o niedzielę wolną. Patrzcie się, kiedyś, jak Solidarność powstawała w roku 1980, to wtedy wśród postulatów była wolna sobota. Wolna sobota. A teraz trzeba walczyć o wolną niedzielę. Gdzie my jesteśmy? To ta Europa. Tak wszyscy chcieli do Brukseli, do Brukseli. Jak myśmy w Radiu Maria mówili, dobrze, ale zobaczcie, to i to i to, na jakich zasadach? A teraz popatrzcie, co oni robią? Co oni robią? Mówią, żeby kobiety, to jest przeciwko kobietom, że będą pracowały, mogły pracować tylko do 60 roku życia. Oni mówią, że to jest dyskryminacja kobiet, bo żeby pracowały tak jak mężczyźni, tyle samo lat. Do 67 roku, jak chciał Tusk i reszta. Zobaczcie, to jest ta Europa. My takiej Europy to nie chcemy. My chcemy wolną Polskę. Myślę, że my wszyscy jesteśmy Polakami. My chcemy wolną niedzielę mieć. My chcemy, żeby dzieci nie zabijali. My chcemy, żeby słabych, starszych, chorych nie zabijali. Żeby nie było eutanazji. Coraz częściej słyszymy, jak zabijają w świetle prawa już w tych różnych krajach zachodnich. Zabijają niepełnosprawnych, chorych, nawet dzieci. Eutanazja. To, co chciał Hitler. To, co robił Hitler. To teraz prawa takie. I tu jest Polska, jest wyspą. Wyspą normalności. W Polsce mówi się, że chłopiec to jest chłopiec, mężczyzna to jest mężczyzna, dziewczynka to jest dziewczynka, kobieta to jest kobieta, a na Zachodzie coraz częściej nie wolno mówić mama, tata, tylko rodzic jeden, rodzic dwa. I mężczyźni mówią, że można się żenić, same chłopy, żeby się żenili, kobiety, żeby się żeniły ze sobą. Przecież to jest nienormalne, to jest wbrew rozumowi i wbrew naturze. Polska jest taką wyspą i musimy się o to modlić dalej. W najbliższym czasie, bo 7 października, będzie wielka modlitwa i to jest ludzie świeccy to podjęli. To jest inicjatywa ludzi świeckich. Księża biskupi pobłogosławili to i cieszą się, że to będzie. Modlitwa do granic, różaniec do granic. Na granicach pojadą ludzie, ci, którzy mogą, na granicę i będą się razem modlić. Wszystkie 4 części różańca świętego. Będą się modlić w różnych kościołach w Polsce. To jest bardzo dobra inicjatywa. A dlaczego? Matka Boża nas uratuje, ale my gdy będziemy wierni Matce Bożej i Panu Jezusowi. I do niej trzeba wołać. Ona wyraźnie powiedziała nam w Fatimie. Ona tyle razy mówiła, tyle razy zwyciężyła te krucjaty różańcowe. W Radiu Maria o tym mówiłem. Są takie książki. 10. krucjata, krucjaty różańcowe. Fundacja Nasza Przyszłość to miała kiedyś, nie wiem, czy jeszcze to mają, ale warto przeczytać, że Matka Boża zwyciężała i zwycięża również w naszych czasach. Na przykład w Manili, na Filipinach był terror straszny. Wyszło 1,5 miliona czy 3 miliony ludzi na ulicę, na autostrady i czołgi przeciwko nim, a oni z różańcami. Zwyciężyli. To było w 1984 roku. Kardynał Sin tak zawołał. I teraz właśnie zapamiętajmy sobie 7 października Matki Bożej Królowej Różańca Świętej. To jest ustanowione święto po zwycięstwie pod Lepanto. Muzułmanie szli na Europę nie pierwszy raz i nie ostatni raz. I zwyciężyli. Zwyciężyli katolicy, uratowali Europę. Teraz też trzeba uratować Europę i o to trzeba się modlić. Teraz też tak samo zbieramy podpisy i bardzo prosimy, żeby rodzina Radia Maria bardzo się włączyła. Podpisy przeciwko zabijaniu dzieci nienarodzonych, jeżeli lekarz powie, że on to dziecko nie będzie zdrowe, to zabić od razu. Tak jak Hitler, no. To są takie... To są hitlerowskie metody.
Hitler tak robił właśnie, tak robił. Chciał mieć czystą rasę. Eugenika tak zwana, stosowanie eugeniki, żeby w Polsce tego nie było. Zbieramy podpisy i to jest nasze zadanie teraz. Też rodziny Radia Maria, to jest też ewangelizacja. I za to dziękujemy, za wszystko wam dziękujemy. Słuchajcie, kochani, pięknie wyglądacie. Pięknie wyglądacie, te twarze wasze. Cały taki widać, zadbani ludzie, kobiety, mężczyźni, te dzieci z przodu też piękne, wszyscy. Ale nie tylko trzeba wyglądać pięknie na zewnątrz, tylko jeszcze pięknie działać. I nie stójmy z boku. Bóg zapłać jeszcze raz wszystkim, także Olkuszowi, poznaje twarze, tak też i dziękuję za to każdemu, wszystkim. Niech Pan Jezus was błogosławi i idziemy dalej. Tą wyspę wiary, wyspę normalności w Europie my musimy obronić. To jest nasz czas, to jest musimy obronić. Ale trzeba modlić się i działać. Ewangelizować dzieci, młodzież, wszystkich. Ojcze, rozgadałem się, przepraszam bardzo. Ojcze, niech Pan Jezus was błogosławi wszystkich. Alleluja i do przodu. Zapłać, dziękujemy ojcu dyrektorowi. Dziękujemy za to połączenie, za tę możliwość też spotkania się z nami, choć nie osobiście. Drodzy, wiele intencji zostało już powiedzianych i ojciec dyrektor zasygnalizował, a zatem pozostaje mi tylko zaprosić do wspólnej, takiej szczerej, wdzięcznej modlitwy za rodzinę, dziękując za swoje rodziny, te, z których wyszliśmy, ale też prosząc o nowe, dobre, piękne rodziny, które będą wyrastać z młodych, z dzieci obecnych tutaj. Tak jak w rodzinie, każdy jest ważny, każdy jest potrzebny, każdy ma swoje miejsce. Już za moment Eucharystia, główny moment, główny punkt naszego dzisiejszego spotkania. Zatem zachęcam do tego, by wspólnie się modlić, wspólnie Panu Bogu te wszystkie sprawy tu obecnych, nas wszystkich, a także całej rodziny Radia Maryja rozsianej po całym świecie polecać. Dziękujemy ojcu Grzegorzowi. Wam, kochani, teraz, moi drodzy, za chwilę Eucharystia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa doktora Grzegorza Kaszaka. W konfesjonale za chwilę pojawi się kapłan, jeżeli go jeszcze nie ma, więc jak ktoś chce skorzystać z sakramentu spowiedzi, będzie za chwilę taka możliwość. Podaję teraz intencję mszy świętych. Ksiądz biskup Grzegorz sprawuje mszę świętą w intencji rodziny Radia Maryja i telewizji Trwam oraz za dzieła przy nich powstałe. Ksiądz dr Michał Borda modli się, dziękując za 20 lat posługi księdza proboszcza Tadeusza Maja w naszej parafii, prosząc o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia kapłańskiego. Intencja ta została zamówiona przez mieszkańców Brzozówki i ulicy Brzozowskiej. Ksiądz proboszcz natomiast modli się za wszystkich parafian. Żywych poleca Bożej miłości i wyprasza błogosławieństwo, natomiast zmarłym dar życia wiecznego. Ojciec Grzegorz Woś modli się o zdrowie dla córki, msza zamówiona od mamy. Ojciec Krzysztof Broda, rodak, dziękuję za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla księdza proboszcza. Intencja ta jest zamówiona od świeckiego zakonu karmelitów bosych wspólnoty Wolbrom oraz ze swoimi rodzinami. Moi drodzy, ofiary złożone podczas tej mszy świętej są przeznaczone na dzieło Radia Maria i telewizji Trwam oraz na dzieła przy nich powstałe. Też będzie możliwość złożenia daru serca w czasie procesji z darami.
grupy, które się zapisały u mnie, no to wyczytam. Ci, którzy nie zdążyli, no to tam jeszcze kogoś tam widzę. Ja Wożno widzę, to tam jeszcze wymienię. A teraz, moi drodzy, oczekujemy na wejście dłuższe, procesyjne i prosimy o pieśń na wejście. Ten wyjątkowy dzień dla naszej parafii, kiedy gościmy Radio Maryja i telewizję Trwam, bardzo serdecznie witam księdza biskupa Grzegorza Kaszaka, ordynariusza naszej sosnowieckiej diecezji.
Tym goręcej witam i zachęcam do modlitwy w intencji księdza biskupa Grzegorza, bo przecież tak niedawno, 3 września, obchodził swoje imieniny i w intencji również naszej diecezji zachęcam do modlitwy, która obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Bardzo serdecznie witam ojca Grzegorza, czy również niedawnego solenizanta, ojcze Grzegorzu, też. Czyli mamy dwóch solenizantów niedawnych. Wraz z ojcem Grzegorzem bardzo serdecznie witam całą rodzinę Radia Maryja, przybyłą dziś do naszej parafii. Kiedyś, słuchając Radia Maryja, słyszałem, jak pani z Zawiercia właśnie rozmawiała z księdzem Grzegorzem i mówiła: jedziemy do naszych sąsiadów. No więc witam właśnie ze wszystkich stron rodzinę Radia Maryja, która przybyła do naszej parafii. Witam wszystkich kapłanów, siostry zakonne, wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewizji Trwam w Polsce i na całym świecie, wszystkich gości i moich parafian, począwszy od tych najmłodszych do tych najstarszych obecnych na Eucharystii. Proszę Ekscelencję o przewodniczenie Eucharystii i o skierowanie do nas Słowa Bożego. Księdzu proboszczowi, Tadeuszowi z całego serca za ten miły gest powitania gościa, jakim jesteśmy tutaj w tej prześwietnej parafii, bardzo, ale to bardzo dziękujemy. Dziękuję również i za tę zachętę do modlitwy w mojej intencji, ale także i w intencji czcigodnego ojca Grzegorza. Na pewno się tam nam ojcze Grzegorzu przyda. Bóg zapłać więc, kochani, wam z całego serca za to szturmowanie nieba w intencji naszych osób. Ja tę mszę świętą, tak jak już to było zapowiedziane, w intencji całej wspaniałej rodziny Radia Maryja, ale także telewizji Trwami, wszystkich tych dzieł, które się dokonały, odprawia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój ze wami. Przyzywajmy patrona dnia dzisiejszego, świętego Stanisława Kostkę, aby pomógł nam w prawdzie stanąć sercem skruszonym przed majestatem Boga Wszechmogącego, byśmy za wszelkie popełnione zło w naszym życiu teraz szczerze żałowali i dobrego Stwórcę przepraszali. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą nowo uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga Wszechmogącego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu.
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Panie Boże, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przykładamy nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty wśród wielu cudów Twojej mądrości obdarzyłeś świętego Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku. Spraw, abyśmy za jego przykładem wykorzystali czas przez gorliwą pracę i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Mądrości. Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jego jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat jej się nie mierzy. Sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane. Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł jego miłość i żyjąc wśród grzeszników został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli, albo ułuda nie uwiodła duszy, bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł. Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad jego wybranymi i nad świętymi jego opatrzność. Oto słowo Boże. Imię Pana.
chwalcie Go na wysokościach, chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go wszystkie Jego zastępy. Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali, po skończonych uroczystościach został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok dziwili się bardzo, a Jego matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócili do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto słowo Pańskie.
Czcigodni ojcowie, czcigodni księża, czcigodne siostry zakonne, umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia obecni na dzisiejszej uroczystości, drodzy słuchacze Radia Maryja, drodzy widzowie telewizji Trwam, droga rodzino Radia Maryja, umiłowani w Chrystusie Panu. Gromadzimy się dzisiaj w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Olbromiu, w parafii, której proboszczem jest przewielebny ksiądz kanonik Tadeusz Maj. Parafia ta jakże mile zaprasza nas do przyłączenia się do wspaniałej rodziny Radia Maryja, byśmy razem z nią wychwalali i wielbili naszą cudowną Matkę i Królową, która tak bardzo umiłowała naród polski, czego dowodem są niezliczone dobrodziejstwa spływające na nas, Polaków, przez jej ręce w ciągu wieków. Najjaśniejszej Panience, za jej czułą matczynę opiekę nad naszym narodem, z całego serca, najpiękniej, jak tylko potrafimy, dziękujemy. Pewnie tylko po części możemy sobie wyobrazić, jak bardzo musi boleć naszą Matkę, która jest też Matką Boga, niewdzięczność i obojętność z naszej strony za całe dobro, jakie za jej przyczyną nieustannie otrzymujemy z nieba. A patrząc na ten nasz dzisiejszy świat, widzimy, że ciągle bardzo potrzebujemy jej matczynego wstawiennictwa. Dzisiaj święto świętego Stanisława Kostki, patrona Polski. Myśli więc nasze mkną do naszej ukochanej ojczyzny. A ostatnio naszą ojczyznę dotknęły tragiczne w skutkach burze. Zginęli ludzie, a po szalejącym żywiole pozostały tysiące hektarów powalonych drzew, setki zniszczonych domów. Ucierpiało wiele osób, nierzadko tracąc dorobek całego życia. A cóż dopiero powiedzieć o tych niszczycielskich huraganach, które przeszły nad Karaibami, czy o spustoszeniu, jakie dokonał huragan Irma na Florydzie. Skala zniszczeń przeraża, a straty materialne, chociażby na Florydzie, już teraz szacuje się w miliardach dolarów amerykańskich. Postawmy sobie zatem pytanie, jak patrzymy na te zjawiska przyrody, czy w kataklizmach i katastrofach odnajdujemy znaki Boga, a może nawet wtedy, gdy niszczycielska moc żywiołów niesie śmierć i zniszczenie wokół, nie próbujemy odczytywać tego jako głos Stwórcy, nie przemieniamy się i nawracamy do Boga. Na pewno wołaniu Bożych znaków o przemianę naszych serc i o zerwanie z grzechem nie służy szerzący się pogląd, że takie zjawiska jak burze, huragany nie mają nic wspólnego z karą Bożą. Przypomnijmy więc sobie jedną z prawd wiary, która brzmi: Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Człowiek żyjący we współczesnym świecie, który wskazując na kataklizmy ma odwagę mówić o karze Bożej, wymierzonej ludzkości ze sprawiedliwości za obrazę Bożego majestatu i krzywdy wyrządzone drugiemu człowiekowi, jest natychmiast perfidnie atakowany. A wszystko to po to, by wmówić mu, że nie ma żadnej kary i że w związku z tym można żyć tak, jak się komu podoba, tak, jakby Boga w ogóle nie było. A przecież Pismo Święte, Słowo Boga Wszechmogącego uczy nas, że kataklizmy, żywioły tego świata mogą być karą. Przypomnijmy sobie historię potopu,
przypomnijmy sobie także Sodomę i Gomorę. Siły przyrody, nad którymi człowiek nie ma władzy, którego przerastają i tak często trwożą, winny być dla nas znakami, których sens powinniśmy próbować odczytywać na modlitwie. Sam Pan Jezus nakazał zapisać naszej świętej siostrze Faustynie następujące słowa. Napisz: jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuję, to nie ma granicy dla mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce moje, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki mojej. Jeżeli uciekają przed miłosiernym sercem moim, wpadną w sprawiedliwe ręce moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowiedzenie, powodzenia i cierpienia, przez burze i pioruny. Przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im, czego pragną. Powtórzmy. Jezus nakazał zapisać świętej Faustynie: przemawiam przez burzę i pioruny. A że burza może być karą za grzechy, potwierdzają to objawienia, jakie miała z woli Pana Jezusa święta siostra Faustyna. Wieczorem, kiedy byłam w swojej celi, ujrzałam anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej, z promiennym obliczem. Obłok pod jego stopami. Z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. Kiedy ujrzałam ten widok, znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemi, a szczególne pewne miejsce, którego wymienić nie mogę dla słusznych przyczyn, zaczęłam prosić anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. Jednak niczym prośba moja była wobec gniewu Bożego. Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Natomiast w innym miejscu dzienniczka czytamy ku naszej przestrodze. Gdy się zbliżała wielka burza, zaczęłam odmawiać tę koroneczkę. Wtedy usłyszałam głos anioła: nie mogę się zbliżyć w burzy, gdyż jasność wychodząca z ust jej otrąca mnie i burzę, żalił się anioł Bogu. Wtem poznałam, jak wielkiego spustoszenia miał dokonać przez tę burzę. Lecz również poznałam, że miła była Bogu modlitwa ta i jak wielka jest moc tej koroneczki. Jak widzimy, zabijające i niszczące moce natury mogą być powstrzymane. Panuje nad nimi Bóg, czego wymownym dowodem jest tak zwany cud spadającego słońca. 100 lat temu, w 1917 roku w Fatimie, Matka Boża kilkakrotnie ukazywała się Trojgu biednym dzieciom, pokazując im piekło i ostrzegając ludzkość o niebezpieczeństwach i tragediach, jakie mają nadejść, jeśli ludzie się nie zmienią i nie przestaną obrażać Boga. W swoim orędziu Matka Boża nie ograniczała się tylko do ukazania nieszczęść, jakie grożą światu,
ale ze względu na miłość, jaką darzy każdego człowieka i na ogromne pragnienie dobrego i pięknego życia dla każdego z nas, podała pastuszkom skuteczne sposoby ich uniknięcia. A na dowód tego, że jej przesłanie jest prawdziwe, podczas trzeciego objawienia, to jest 13 lipca 1917 roku, zapowiedziała cud. Określiła jego dokładną datę i powiedziała, że będzie to specjalny znak dany przez Boga, aby każdy mógł przyjąć jej wezwanie do nawrócenia. Nadszedł ów wyznaczony przez Maryję dzień, 13 października 1917 roku. Mimo złej pogody i padającego deszczu do Fatimy przybył tłum liczący ponad 70 tysięcy osób, oczekując na obiecane objawienie. W pewnym momencie, kiedy dzieci rozmawiały już z Maryją, zgromadzeni zobaczyli, i tak to zjawisko jest opisane, że ze słońca na wszystkie strony zaczęły wystrzeliwać promienie światła w zmieniających się na przemian kolorach. Czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim. Równocześnie tarcza słońca z szaloną szybkością wirowała wokół własnej osi, jakby była gigantycznym, ognistym kołem i zbliżała się do ziemi, rzucając na ziemię, drzewa, skały i ludzi promienie tak cudownego, silnego, kolorowego światła, jakiego nikt nigdy dotąd nie widział. Słońce trzykrotnie się zatrzymywało i trzykrotnie ten niesamowity taniec na nowo się powtarzał. W pewnym momencie słońce zaczęło spadać i zygzakami zbliżało się do ziemi. Wydawało się wówczas, że nastąpi kosmiczna katastrofa zderzenia się słońca z ziemią. Wtedy cały zgromadzony tłum padł na kolana. Ludzie krzyczeli z przerażenia. Błagali o miłosierdzie i wyrażali żal za grzechy. Niektórzy głośno spowiadali się ze swoich grzechów, sądząc, że to jest koniec świata. Ludzie klęcząc płakali i modlili się. To niezwykłe zjawisko trwało 10 minut. W tym krótkim czasie ziemia, która na skutek ulewnego deszczu zmieniła się w prawdziwie bagno, została całkowicie osuszona. A przemoczone do suchej nitki ubrania zgromadzonych ludzi całkowicie wyschły. Trzeba jeszcze raz jasno przypomnieć wszystkim Polakom i całemu światu, że ratunek przed kataklizmami i żywiołami jest tylko w Bogu Wszechmogącym. Nie pobudzajmy więc Go do gniewu. Pan stworzenia jest miłosierny, cierpliwy i skory do przebaczania. Ale kiedy uparcie trwałem w grzechu, odrzucamy Jego miłosierdzie, karze nas w ten czy w inny sposób. Wiele powinna nas nauczyć także postawa naszej wielkiej świętej, siostry Faustyny, która w obliczu nieszczęścia gorliwie modliła się. Ona uczy nas, ile dobra może zdziałać i jak ratuje od niebezpieczeństw modlitwa świętego człowieka. Boże, zachowaj Polskę i świat cały od niebezpieczeństw. Kochani, nie obrażajmy Pana Boga, aby tu na ziemi żyło nam się dobrze i szczęśliwie. Matko Boża, prosimy, broń nas przed grzechem i żywiołami tego świata. Amen. Naśladując ufność świętego Stanisława Kostki przez jego wstawiennictwo, zanieśmy do Ojca nasze gorące prośby. Święty Stanisławie, wypraszaj łaskę dla wszystkich członków Kościoła,
aby czerpiąc przykład z Ciebie i innych wybranych przez Pana, każdego dnia zbliżali się do zbawienia. Ciebie prosimy. Patronie Polski, wypraszaj łaskę dla naszej ojczyzny, aby stanowiła ostoję wiary w świecie. Ciebie prosimy. Oddany zakonniku, wypraszaj łaskę dla wszystkich osób konsekrowanych, a szczególnie dla obecnych wśród nas, ojców, redemptorystów, aby przepełnieni pokorą wypełniali swoją służbę w posłuszeństwie, ufności i szczęściu. Ciebie prosimy. Patronie młodzieży, wypraszaj łaskę dla wszystkich młodych ludzi, aby wypełnieni Bożą mądrością, tak jak Ty w swoim życiu podejmowali odważne i właściwe decyzje. Ciebie prosimy. Pełny radości i pokoju, wypraszaj potrzebne łaski dla księdza proboszcza z racji 20. rocznicy posługi w naszej parafii, aby w zdrowiu mógł wypełniać swoje powołanie. Ciebie prosimy. Miłujący Boga ponad wszystko, wypraszaj łaskę dla nas, zgromadzonych na uczcie Pańskiej, abyśmy na Twój wzór dążyli przede wszystkim do osiągnięcia Bożego Królestwa. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, Ty dajesz nam świętych, abyśmy na ich wzór zbliżali się do Twojej doskonałości. Prosimy, wysłuchaj próśb, które zanosimy za wstawiennictwem świętego Stanisława Kostki. Przez Chrystusa, Pana naszego. A teraz, moi drodzy, zbliża się procesja z darami ofiarnymi. Przynosimy dar serca przeznaczone na dalszy rozwój Radia Maria i Telewizji Trwam. Dary odbiera ojciec Grzegorz. Z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Olbromiu koła Różańcowe. Z parafii Świętego Andrzeja Apostoła Olkusz koło Przyjaciół Radia Maria z Klucz. Podchodzimy tutaj z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie. Kilka parafii jest również z Zawiercia, przedstawiciele tych parafii. Z parafii z Ryczowa, Biuro Radia Maria z Zawiercia, przy parafii Bożego Ciała, Biuro Radia Maria z Jaworzna, świętego Wojciecha i świętej Katarzyny, koło z parafii świętego Maksymiliana w Olkuszu. Służba liturgiczna przyniosła już chleb i wino, które za chwilę staną się ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, który się za nas ofiarował. Jeszcze mamy dar serca Radia Maryja od Scholi, przy parafii świętego Wojciecha i świętej Katarzyny w Jaworznie. Bóg zapłać. Teraz pieśń. Trwają do dziś życiem swym przez.
się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech ta ofiara udzieli nam takiego męstwa w trudnościach życiowych, jakiego przykład dał święty Stanisław Kostka, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty. Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pana. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich
przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Grzegorzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.
Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Komunia Święta będzie udzielana w ten sposób, że dwóch kapłanów na środku, po bokach tutaj przy samej ścianie, ponieważ tu jest zablokowane przejście, i tam samo po lewej stronie na środku i pod chórem dwóch kapłanów podejdzie, więc też tam przyjmujemy Komunię Świętą. Thank you.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech za wstawiennictwem świętego Stanisława Kostki działanie Twojego sakramentu oświeci nas i zapali, aby płonęły w nas święte pragnienia i abyśmy obfitowali w dobre czyny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy. Zapewne przez lata będziemy wspominać i wypowiadać te słowa: oto dzień, który dał nam Pan. Nie tylko, że zgromadziliśmy się pod przewodnictwem naszego księdza biskupa ordynariusza przy ołtarzu, na tej Eucharystii, na tej modlitwie, ale również za ten piękny dzień, kiedy ostatnio padały deszcze, któż by powiedział, że taki piękny dzień będziemy mieć dziś. Bogu niech będą więc dzięki. Księdzu biskupowi bardzo serdecznie dziękuję za obecność, za Słowo Boże i za to, że kiedy już zbliżał się ten czas naszego spotkania, to widziałem, że tak jak ja i ksiądz biskup też przeżywał to spotkanie. Ekscelencjo, bardzo serdecznie dziękuję. A teraz też młodzież chce podziękować. Najdroższy księże biskupie Grzegorzu, dziękujemy za troskę i obecność wśród nas. Tak niedawno modliliśmy się o Boże błogosławieństwo z okazji imienin. Proszę przyjąć od nas dar modlitwy i serdecznych życzeń na dalsze lata posługi w naszej diecezji. Bardzo Wam dziękuję. Bóg zapłaci swego serca. Dziękuję ślicznie za piękne daty, za słowa i Tobie za asystę. Bardzo serdecznie dziękuję ojcu Grzegorzowi. Muszę powiedzieć, że kiedy omawialiśmy różne sprawy przed tym dzisiejszym spotkaniem, to przyjemność była rozmawiać z ojcem Grzegorzem. Zawsze spokojny, zawsze mówił spokojnie, wszystko będzie dobrze. I za te słowa otuchy i nadziei serdecznie ojcu Grzegorzowi dziękujemy. Młodzież też powie swoje słowo. Trochę cichutko nie słyszymy, ale pewno były ładne słowa. Dziękuję księdzu Michałowi, dyrektorowi naszego Wydziału Katechetycznego, kanonikowi Michałowi, który tak nas wprowadzał w tę dzisiejszą uroczystość, bo miał i nabożeństwo fatimskie w środę i przez cały dzień w uroczystość odpustową tu przemawiał i dzisiaj jest z nami i jeszcze będzie dalej działał, bo będzie prowadził rozmowy niedokończone. I dlatego zachęcam, kiedy będziecie w domu, jeszcze włączyć Radio Maryja i słuchać, a może i dzwonić. Dzięki, księże Michale. A w tym momencie chcemy serdecznie podziękować księdzu proboszczowi, życzyć kolejnych lat pięknego życia. Tu młodzież też ma słowo do księdza proboszcza. Słowa serdecznych podziękowań kierujemy w stronę naszego proboszcza. Z racji 20-letniej posługi w naszej parafii za trud i poświęcenie. Serdecznie dziękujemy. Tak łatwo jest wiedzieć, ile ja lat jestem tutaj, bo
ostatniego lipca zawsze modlimy się za zmarłego księdza Stanisława i wymieniamy, która to już była rocznica jego śmierci. A jak rocznica jego śmierci, no to i rocznica mojego tu pobytu. To jest taki sam czas. Chciałem bardzo serdecznie podziękować obsłudze, którą tutaj właśnie widzimy, która przybyła w liczbie 11 osób. Oni też działają i dla nich się też należą słowa podziękowania. Bóg zapłać. Dziękuję wszystkim kapłanom, ojcom z Hutek, wszystkim kapłanom za obecność, za tę piękną koncelebrę właśnie przy ołtarzu. Dziękuję i po mszy świętej zapraszam na plebanię wszystkich kapłanów. Dziękuję rodzinie Radia Maryja, która przybyła z innych parafii, nieraz nawet i z odległych stron. Tu mam przed sobą Pana i pytałem się Go, skąd jest, a Pan mówi Siedlec, tak? Nie skąd? Sieradza. Właśnie przybył Pan aż Sieradza. Także dziękuję właśnie wszystkim, którzy przybyli i też zapraszam na herbatę, a może i przy herbacie coś będzie. Naprzeciwko kościoła jest restauracja i tam do tej restauracji wszystkich przyjezdnych właśnie zapraszam. Siostrom zakonnym dziękuję bardzo. One pewno też modliły się, żeby się jakoś to udało nam wszystko. Bóg zapłać. Dziękuję wszystkim moim parafianom. Jeszcze raz dzieciom i młodzieży, którzy właśnie trudzili się, żeby tą część artystyczną tutaj właśnie nam ukazać. Wszystkim Bóg zapłać, że przybyliście, że jesteście. Szczęść Boże wszystkim. Wyrażamy naszą ogromną wdzięczność i mówimy: wielkie, serdeczne, staropolskie Bóg zapłać czcigodnemu księdzu, jubilatowi, proboszczowi Tadeuszowi za te miłe, ciepłe słowa podziękowań. Mówił on o tym, że przeżywał on, przeżywałem ja, jak widać również i młodzież przeżywała. Posłuchajcie, to poważna, wielka rzecz. Gościć rodzinę Radia Maryja, tak prześwietną, tak wspaniałą, w naszej sosnowieckiej diecezji. I jak tak mówił o tym przeżywaniu, to przypomniała mi się scena. Kiedyś byłem na audiencji prywatnej z moim kolegą, księdzem u świętego Jana Pawła II. I ten kolega mówi, że ma przed sobą jutro egzamin, ale nie boi się, nie przeżywa. A papież mu mówi, jak tak, to znaczy, że ci na tym egzaminie nie zależy. Bo jeżeli komuś na czymś zależy, to przeżywa i wiemy jak. Dlatego to przeżywanie to odbieramy też jako wielką troskę księdza Tadeusza, aby dzisiaj podczas tej wspaniałej uroczystości wszystko pięknie na chwałę Pana Boga się udało. I możemy powiedzieć, księże Tadeuszu, teraz, kiedy wypijesz może już kubek waleriany, melisy, nie wiem czego jeszcze, że wszystko bardzo dobrze się udało. Bóg zapłać i gratuluję z całego serca nie tylko księdzu Tadeuszowi, ale także jego wspaniałym parafianom, którzy też się natrudzili i też przeżywali, jak to słyszeliśmy w przypadku młodzieży, aby te dzisiejsze uroczystości, odwiedziny rodziny Radia Maryja tak pięknie wypadły. A cóż powiedzieć, nie wiem, ale chyba to jest taki wyjątek, jakże miły, że gości do restauracji w Olbromiu
ksiądz Tadeusz zaprasza. Bóg zapłać. Ale ja muszę powiedzieć jeszcze taką jedną rzecz. Ta pani, o której wspominałem, z Zawiercia dzwoniła i mówiła, że tu przyjadą, to ojciec Grzegorz mówił tak: pewno będzie herbata i jakieś ciasteczko. Znając gościnność Wolbromia, nie tylko. Teraz, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan ze wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.